Michał Kołodziejczyk, redaktor naczelny serwisu sportowego Grupy Wirtualna Polska. Dłuższa funkcjonalność tak nazwisko. Tak jest, Maciej Iwański, TVP. Ale nie my tu jesteśmy ważni, ważny jest nasz gość Sławek Peszko. Sławku, witamy cię serdecznie. Witam serdecznie. Co robiłeś, gdy się nie było? Trochę trenowałem, trochę więcej, żeby tu wrócić. A dobrze, że masz na sobie tą koszulkę reprezentacyjną, bo ostatnio w takiej gustownej koszuli można cię było w internecie podziwiać. Lekkie boom zrobiło się w Niemczech po tym, jak w Wiosennie się ubrałem. Od razu Bill gdzieś to przechwycił, zrobił mały artykuł. Później polskie media to niewiele potrzeba, skopiowały. No niewiele potrzeba, niewiele. Później mały post na Facebooku jeszcze i zrobiło się głośno. Ale mam nadzieję, że teraz będzie głośniej tylko o moich dobrych meczach. No właśnie, ty jesteś tak raczej odporny psychicznie. Natomiast gdybyś wyszedł na boisko i coś by nie poszło, to wiesz, że kilku powie... Tak, że kilku powie, no gdzie ta koszula? No. Nie, pierwsze będą chyba porównywania do Kuby, którego tu nie ma, ale ja jestem... dobrej dyspozycji, tak mi się wydaje, i dam sobie radę w tym meczu. Co myślisz o tym zamieszaniu z Błaszczykowskim? To dobra decyzja trenera, że jego w ogóle tutaj nie ma? Choćby po to, żeby być w grupie, żeby czuć atmosferę zgrupowania. Wyjaśnijmy sobie takie coś, że już ta opaska jest przejęta przez Roberta, jest zamieniona i to już tak będzie. I do mistrzostw, mam nadzieję, gdzie się zakwalifikujemy, dalej też tak będzie utrzymana, więc Kuba, jeżeli tylko przyjedzie w dobrej dyspozycji, musi się już z tym pogodzić i to zaakceptować. No a on jest na pewno piłkarz z charakterem i ambitny. Będzie chciał jeszcze tej kadrze pomóc i zagra kilka dobrych meczów w Bundeslidze i prędzej czy szybciej tu wróci. Wy się z Robertem przyjaźnicie. No tak, dlatego się cieszę, że on jest kapitanem, bo ma do tego swój mocny charakter i jest zdeterminowany, żeby tą drużynę wprowadzić na mistrzostwa. Właśnie miałem cię zapytać, że przyjechałeś do innej reprezentacji, takiej jakiej jeszcze nie znałeś, bo to jest teraz reprezentacja Roberta Lewandowskiego. Jak ty się z tym czujesz? Cieszę się, to jest mój dobry kolega, od dawnych czasów z Poznania się z nim dobrze kumpluję, dobrze się z nim znam. No, on wykreował tą swoją dużą postać przez kilka lat, to nie jest tak, że jakiś złapańki zawodnik i nagle zostaje kapitanem. Nie, nie, to jest od dłuższego czasu już światowej piłki zawodnik i on na to zasługuje. Po tych jesiennych zwycięstwach nasze oczekiwania są bardzo duże. Nie boisz się tego, jak kibice, media zareagowałyby na ewentualną stratę punktów w Dublinie? No krytycznie na pewno i tak by było, ale trzeba myśleć pozytywnie, że tam jednak punkty zdobędziemy, a jest ku temu duża szansa. Natomiast też za ten mecz, oczywiście to może być decydujący, ważny mecz, jeden z najważniejszych, ale też 6 punktów za niego nie dostaniemy. Będą tylko 3 kolejne punkty i później będziemy mówić, że kolejny mecz w czerwcu jest dopiero najważniejszy, który on dopiero da tak naprawdę awans. Uda się pograć w piłkę, czy będziecie w kości grali, bo Irlandczycy raczej wirtuozami nie są? Podejrzewamy, że pierwsze minuty będą bardzo chaotyczne, dużo długich piłek dogrywanych w nasze pole karne czy w ich. No będziemy się chcieli uspokoić chyba tą grę i trochę wyprowadzić kilka takich dobrych kontrataków i tu będziemy szukać swoich szans. A to jest tak, że wiecie o tym, że Irlandczycy no, też się obawiają, bo my sobie myślimy, Dublin, trudny teren, będą ostro grali, tak, trzeba to wytrzymać, ale przecież jak... oni się boją bardziej, bo wygraliście z Niemcami, macie swoją markę. To raz, a dwa spojrzą też raz w tabelę, no kurde, Polska 10 punktów. Spojrzą na pierwszą jedenastkę czy całą kadrę. Lewandowski, Milik, Peszko. No, łydki zaczną drżeć. Tak, nie wiadomo kto w bramce, ale no, obojętnie kto by był, to jest znany bardzo i światowy bramkarz, nasza obrona, tak? Więc no kurde, no, to nie są piłkarze, którzy gdzieś grają w małych klubach, tylko wszystkich dobrych i w mocnych ligach. Ale ty wchodząc teraz z powrotem do tej grupy, wiesz, że selekcjoner się zastanawia, czy wystawić ciebie, tak jak my się na przykład spodziewamy, bo chcielibyśmy, żeby Polska grała ofensywnie, czy może przesunąć wyżej Pawła Olkowskiego, żeby na początku zabezpieczyć te skrzydła i ten pierwszy napór wytrzymać. Ty jak do tego podchodzisz? Koniecznie pierwszy skład chce wziąć swoje w tym meczu, czy zaakceptujesz każdą decyzję? Oczywiście to zaakceptuję, ale przyjechałem tu, żeby zagrać ten mecz, bo w obecnej dyspozycji mógłbym dużo pomóc tej drużynie, a ten teren to nie będzie jakiś mecz super piłkarski, bo też nie jestem jakimś mega kreatywnym piłkarzem, gdzie strzelam dużo bramek, czy potrafię dać no-look pass do Roberta, czy tam do innego napastnika, no, ale taki styl akurat by mi odpowiadał. Dużo walki, dużo zadziorności, temperament. To jest chyba moja piłka. Mieliśmy prawą stronę z Borussii Dortmund, Piszczek-Błaszczykowski. Jest duża szansa na to, że taki schemat się powtórzy, że wasze zrozumienie z klubu z Pawłem Olkowskim zafunkcjonuje w niedzielę? No jest to dużo prawdopodobne, tak, gdyż coraz częściej gramy razem na prawej stronie w Kolonii i wygląda to całkiem nieźle. No, Paweł wskoczył do zespołu bardzo szybko, to się chyba rzadko, może nie każdy się tak szybko spodziewał, że potrafi sobie tak szybko wywalczyć miejsce w pierwszym składzie. On to zrobił i chwała mu za to, bo ja też z początku nie byłem jakoś przekonany, żeby wygryźć Miżą Breczko, który jest kapitanem reprezentacji Słowenii, a jednak on to zrobił i
i gra do tego jeszcze bardzo dobrze. No. Także... Część zgrupowania początek w poniedziałek poświęciłeś na udowadnianie w sądzie, że nie jesteś gołąbem i kołkiem. No... Potrzebne ci to? Po co znowu wyciągamy po 3 latach tą sytuację? Nie lepiej by było zrezygnować, odpuścić, żeby już ludzie o tym zapomnieli? Jeśli ktoś nie wie, to chodzi o krytykę, którą Maciej Szczęsny wysunął wobec Sławka po słynnej sprawie obyczajowej, gdzie właśnie, no, nie przebierając słowach, potraktował cię, ale, tak, ale ty zareagowałeś pozwem. To dosyć niespotykane. To znaczy, ze względu na dobre i szacunek do sądu nie chciałbym tego za bardzo komentować. Po prostu, no, wydaje mi się, że jest dziś granicą między krytyką a obrażaniem ludźmi, tylko tyle. Nie odbije się to w głowie, nie zostanie na Nie, na, nie, to na jest mecz, dla mnie błaha sprawa, która gdzieś ze względu tego, że mam mało czasu i dużo obowiązków klubowych, została ciągle przesuwana na dalszy termin, dopiero teraz to jest. A co z Wojtkiem, bo wiesz, no, jesteś w sądzie z jego ojcem, a to kolega z reprezentacji. Co na papierosie sobie powiedzieliście? Sądziłem się swoim ojcem? Ja akurat nie palę. Ale nie, normalna relacja między mną i Wojtkiem jest koleżeńska. Czy nie boisz się, że to, co się dzieje teraz wokół Kuby Błaszczykowskiego, to jakby stawia was pod taką ścianą, gdybyście nie wygrali, to każdy jest w stanie i będzie oczywiście się przekonywał drugiego do tego zdania, powiedzieć, że jeśli dlatego, że nie było Błaszczykowskiego, to dlatego Polakom nie poszło tam, nie wygrali 3 punktów, czy nie daj Bóg jeszcze coś gorszego. Samo to Kuba by był, to też nie gwarantuje to, że wygramy, tak? No, wtedy będzie tylko gdyba, nie? No, było mnóstwo meczów, gdzie grał Kuba i też Polska nie wygrywała, więc to nie jest tak, że to jest piłka, że jak on gra, to Polska wygrywa, więc można też mówić, że to będzie można też powiedzieć, że no, Jędrzejczyka nie było i przegraliśmy. To też będzie można tak powiedzieć, bo Piszka, więc to nie tylko Kuby nie ma. To Peszko będzie takim zawodnikiem, który teraz jak będzie wchodził, to bo wiesz, tak się zastanawiałem, rozmawiałem z kilkoma osobami, wszyscy mówią, Peszko, fajny chłopak, wesoły, dużo się w jego życiu dzieje, na boisku, poza boiskiem, ale jak pomyślisz o meczach, ty możesz zagrać 30 mecz w reprezentacji, to większość osób mówi mi, no Niemcy, 300 niewykorzystane, fajnie, że się znalazł w tych pozycjach, natomiast nie wykorzystywał. Brakuje ci takiego meczu, po którym wszyscy powiedzą, Peszko, pan piłkarz w reprezentacji, to może być w niedzielę? Może, bo właśnie brakuje takiego meczu, że decydującą bramkę albo podanie i dające punkty reprezentacji, taki mecz chciałbym zagrać, ale to jest niezwykle ciężkie oczywiście. No tak jak pan powiedział, wspomniał, że moja kariera piłkarska była raczej sinusoidą. Nie jest to linia prosta czy cały czas wzrastająca, ale im człowiek gdzieś tam wyżej jest w górach, tym bardziej wieje i u mnie się to bardzo szybko sprawdza. Byłeś na meczu Lecha teraz ostatnio z Legią. Tak, reprezentacja jest wizerunkiem polskiej piłki. Wiadomo, tak, że troszeczkę zafałszowanym, bo gracie w dużych klubach europejskich, w kilku przynajmniej przypadkach, czy w porządnych klubach europejskich, więc no, ale jak odebrałeś w ogóle hit ligowy? Oczywiście cieszyłem się, że Lech wygrał, bo jestem fanem Lecha Poznań i życzę im mistrzostwa w tym roku. Fajnie, że to jest stadion meczu. Chciałbym to widzieć na każdym meczu ligowym, ale to jest w Polsce niestety nierealne. No, gdzieś ale mamy wielkie. Był, umówmy się, do czerwonej kartki nie było meczu. To też trochę chyba zasługa Legii, że tego meczu nie było, bo bardzo defensywnie wystawiony skład, praktycznie bez napastnika. I ten mecz był bardziej taki szachy, co się wydarza, aż w końcu boom, wydarzyła się czerwona kartka i mecz się otworzył i się zakończył na korzyść Lecha. A jak myślisz, jak zagramy z Irlandią a propos taktyki? To znaczy, czy trener wam cokolwiek zdradził? Bo na konferencji mówi ogólnie, jeden napastnik, może dwóch, nic nie chce powiedzieć z tych pierwszych... My sami do tej pory na razie nie, nic dokładnie nie wiemy. Oczywiście gdzieś tam ten trzon jest, który będzie utrzymany, a reszta będzie walczyła w ciągu 3-4 dni. Kogo postawiłbyś na bramce? O właśnie. Kurde. Słuchaj, no bo jest prosta sprawa. Artur Borus to jest bramkarz, który na ogół no, bardziej pozwala, że obrona się cofnie, tak? Łukasz Fabiański, no bo Wojtka wykluczamy z racji tego, że nie gra. 3 piłkarzy, który gra na Wyspach. 3 piłkarzy, no właśnie, który jest... A mają różną charakterystykę. Łukasz trzyma obronę wyżej. Jak Łukasz sądzisz, jak to... bardziej spokojny w meczu. Jak to może wyglądać? Wojtek nonszalancki, może nie wiadomo, co zrobić. No, a Artur ma największe doświadczenie. Artur jest doświadczony i... Na kogo byś postawił? No dawaj, przecież się nie obrażą. No wiem, że się nie obrażą. Postawimy na Artura. Doświadczenie jednak. Czyli to, że będzie tam gorąco. A czy bierzecie pod uwagę taki scenariusz, czy ty w ogóle, jak jesteś w reprezentacji, jak rozmawiacie ze sobą o meczu, czy rozmawiacie o takim meczu, czy do czasu tego spotkania tylko tyle, co jest oficjalnie, a poza tym się relaksujecie, czy rozmawiacie, że nie wiem, jest póki wtorek, co? Środa, a mówicie w niedzielę, pamiętaj, bo póki co, no, każdy przyjechał z klubu do kadry i rozmawiamy o tym, co w klubach głównie, jak sytuacja, jak nasza sytuacja personalna, jak w tabeli, to się krystalizuje cele, ale też
naturalnie, rozmawiamy o Irlandii, o zawodnikach. Ja też tam mam kilku znajomych z czasów gry w Wolverhampton, więc dobrze będzie ich się spotkać, ale na boisku raczej nie będą moimi przyjaciółmi. A to jest już taka reprezentacja, że jeżeli zdarzyłoby się, że w 10 minucie stracimy bramkę, to wy macie chłodne głowy i idziecie po swoje? Akurat mnie ostatnio nie było w tych meczach, ale widziałem to w telewizji, że ta reprezentacja potrafiła to zrobić w meczu. Czy to z Szwajcarią, czy ze Szkocją. Odbudowała się po niekorzystnym wyniku, więc... Miałeś rozmowę z Adamem Nawałką odnośnie jego oczekiwań, jego pomysłu, wizji twojej roli w drużynie? Tak, często rozmawiam z trenerem. Nie tylko teraz, że jestem na kadrze, ale mało tego, jak nie grałem w ogóle w klubie i przed każdymi powołaniami trener do mnie zadzwonił i powiedział: Sławek, no teraz nie będziesz w kadrze, ponieważ nie mam argumentów, to raz, nie grasz, więc nie mogę. Minimum jest u mnie, że musisz grać. Więc ja powiedziałem: okej, trener, ja co robię, dalej będę trenował, przepracuję lepiej obóz może, i tak się stało. To super kontakt akurat, to świetnie na wadze świadczy. I to jest coś, czym on was kupuje, że rozmawia z szeroką grupą, nie tylko tą, którą powołuje? No to było dobre, bo mógłby z drugiej strony powiedzieć: kurde, ja jestem trenerem i nie muszę w ogóle informować, powołuję zawodników, ale zawsze przed powołaniami dwa dni wcześniej wiedziałem już, czy będę, czy nie, więc... To jest dobry system. Nie było tak, że czekam: o kurde, nie mam, o kurde, jestem. Musisz nam sprzedawać takie Tak, ostatnie pytanie. Tak, czy to jest prawda z atmosferą? Bo na razie to tak, oczywiście widzimy to, co jest z zewnątrz, słyszymy trenera, który na konferencji mówi: atmosfera jest świetna, zawodnicy są szczęśliwi. Naprawdę tak jest, że w tej chwili to jest... Kurde, 10 punktów, piękna pogoda, Polska. Wszyscy zjeżdżamy z granicy do kraju, więc mamy się na razie przyjmować. Ile będzie? To takie Ile dosyć będzie? Dobre pytanie jak na koniec. 1-0 wygramy. Dziękujemy bardzo. I tak, Sławek Błaszko był gościem Dwójki Sędziowskiej.